Miasto planuje zakupić na wolnym rynku 77 mieszkań w bloku przy ulicy Staroopatowskiej, które zostaną przekształcone na mieszkania komunalne. Jak mówi Igor Marszałkiewicz, zastępca prezydenta, pomysł, aby kupić mieszkania na wolnym rynku i przekształcić je na mieszkania komunalne, pojawił się jeszcze w ubiegłym roku. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę w Radomiu nie dysponujemy wolnymi mieszkaniami ani socjalnymi, ani komunalnymi. Obecna tkanka, którą posiadamy, jest w pełni zagospodarowana i lokale, które posiadamy w zasobach, są już naprawdę mocno zdegradowane. Jeżeli mówimy o mieszkaniach komunalnych, to nowa tkanka mieszkań komunalnych w Radomiu nie pojawiła się od 1990 roku, a w dużej mierze ten zasób mieszkań komunalnych został pomniejszony o sprzedaż tych mieszkań, które zostały wybudowane właśnie przed rokiem 1990. Na preferencyjnych warunkach, które już poprzednicy zaczęli stosować. W latach 90. w zasobach gminy było prawie 8 tysięcy mieszkań komunalnych, teraz niewiele ponad 3 tysiące. Lokale komunalne, którymi dysponuje gmina, to lokale po eksmisjach, zadłużone i bardzo zniszczone. Dlatego też władze miasta podjęły decyzję o zakupie mieszkań na wolnym rynku. Bardzo pilnie gmina potrzebuje tych mieszkań, aby móc pomagać ludziom, porządnym ludziom. Na mieszkania komunalne czeka kilkaset osób. Mieszkania komunalne przysługują osobom, które mają stałe zatrudnienie, których kwota zarobków przekracza 831 zł na każdego członka rodziny. Czyli to są osoby, które pracują, aczkolwiek ich uposażenie nie wystarcza na zakup mieszkania na wolnym rynku, więc po to mechanizm gminny, aby wspierać te osoby. Koszty zakupu mieszkań przy ulicy Staroopatowskiej to 12 400 000 zł. To kwota z operatu szacunkowego. Jak tłumaczy Marszałkiewicz, od tej sumy należy odjąć kwotę 920 000 zł, która jest przeznaczona na wyposażenie poszczególnych mieszkań, bo według ustawy mieszkania komunalne muszą być wyposażone m.in. w sanitariaty, kuchenki elektryczne, oświetlenie, kafelki, panele czy drzwi. Część pieniędzy pochodzić będzie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tu gminie udało się pozyskać bezzwrotną dotację w wysokości 3 700 000 zł. Rozmowy z BGK-iem co do możliwości uzyskania wsparcia finansowego rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Pozostałe pieniądze pochodziłyby ze sprzedaży kwartału budynków po dawnym Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Kilińskiego. Przetarg został już ogłoszony. Cena wywoławcza to 5 400 000 zł. Zakładamy jako miasto, że uda się tą nieruchomość sprzedać za kwotę 5 400 i środki uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości przeznaczymy na zakup mieszkań komunalnych. Jeżeli udałoby się zrealizować te zamierzenia, to gmina miasta Radom ze środków własnych z budżetu, z gotówki za metr kwadratowy mieszkań komunalnych przy ulicy Staroopatowskiej zapłaci 675 zł. Jednak jak podkreśla Igor Marszałkiewicz, kupno mieszkań komunalnych będzie możliwe dopiero wtedy, gdy Rada Miejska wyrazi zgodę na zakup takich mieszkań oraz sprzedany zostanie kwartał przy ulicy Fosza i Kilińskiego.